Ja nieważne. Zapraszam. Nas zamknie, aha. No, czekaj, ja pogadać. Nie, czekaj, idę. Tu od tego. Hmm? Czekaj. To pokój Zaka. Nigdy w nim nie byłam i modlę się, żeby nigdy tam nie trafić. Zapukajmy. O nie, nie zapukam do tych drzwi, chyba że będzie to absolutnie konieczne. A szczerze mówiąc, w ogóle nie wyobrażam sobie takiej konieczności. Bo to kompletnie idiota. Więc po co do niego pukać, no? Apartament Charlie'ego. Jego pokój jest dwa razy większy od mojego. Ma własną łazienkę. Wielkie łóżko. Chyba lubi wygodę. Zapukajmy. Nikogo nie ma w domu. Dobra, chodźmy na dół. Na dół! O, jest pani Fiona. O, co mi wie na tej tablicy. Coroczna letnia zadyma we Fringe Cafe. Piątek, 4 sierpnia, 20. Darmowe jedzenie. Występ Rayona Della. Maskarada Arlekinów. Zespół Dopadacze. Bilety do kupienia przy barze. Tylko 10 dolców. Rozpuść wici. Licz się z innymi. Przycisz muzykę po 23. Piona. I przeczytam, co tam jest napisane, dopóki tego nie zdejmę. Pismo Fiony nie jest szczególnie czytelne. Aha, co to jest? No. Znalazłam złoty pierścionek pod sofą w salonie. Jeśli to naprawdę twój, daj mi znać. Fiona. Kilka tygodni temu zgubiłam złoty pierścionek. Mam nadzieję, że to ten. Spytam Fionę. O! Przepraszam, ale napakowani, spoceni goryle nie podniecają mnie. Wolę kujonów. Aha. Chcesz coś tu można? No. San Francisco. Chciałabym kiedyś tam pojechać. Wkrótce, mam nadzieję. Nie. Noc z pizzą i filmem. Poniedziałek, 31 lipca. Bios. Bio co? Patrz, to małpka. Rozkład obowiązków w salonie. 27 lipiec. April i Emma. O, bosko, praca fizyczna. Uwielbiam to. Dobra, że co, nic nie mogę kliknąć? Nie, to już wyjście. Co? Przepraszam, ale napakowani, spoceni goryle nie podniecają mnie. Wolę kujonów. Dobra, czy co, gadam z Fioną? Dobra, chodźmy do Fiona. Fiona, moja gospodyni. Jest w porządku. Z tego okna mamy ładny widok na mosty. Zapałki. Ale numer. Co? No. Pudełko zapałek. Dobra, to weźmy. Nie, po co mi zapałki, ale dobra. No to pogadajmy z Fioną. Nie wiem, o jakimś pierścionku złotym. Dzień dobry, Fiona. Dzień dobry, kochanie. Wcześniej dzisiaj wstałaś. Tak, nie mogłam spać. Dobrze się czujesz? Wyglądasz trochę blado. Miałam paskudny koszmar. Znowu? Nie tylko ty, kochanie. Miki obudziła mnie z krzykiem w środku nocy. Nie chciała wrócić do łóżka, dopóki nie zrobiła mi ziołowej herbatki. Miała koszmary? Najwyraźniej. Ale nie chce mi o nich opowiedzieć. Chyba się wstydzi. To niepodobne do Miki. Wiem, kochanie. Nie mów jej, że tak powiedziałem, ale nigdy wcześniej nie widziałam jej tak poruszonej. Wystraszyła mnie jak diabli. Nie wiem, dlaczego miewam te koszmary. Może to z powodu stresu. W końcu niedługo wystawa. Och tak, wystawa w Akademii. A jak przygotowania? Boże, nawet nie pytaj. Nie wiem, jak ja namaluję te obrazy. Od wieków nie miałam inspiracji. Za ciężko pracujesz. Musisz się od czasu do czasu rozerwać. Żyj, ciesz się swoją młodością. Inspirację można znaleźć też w rozkoszach. No nie wiem, ale w twoim przypadku najwyraźniej się to sprawdza. W tej kwestii jestem ekspertem, kochanie. Zapytaj Miki. Powie ci, że palcem nie ruszam, chyba że jest to absolutnie konieczne.
Gdzie się wszyscy podzieli? Miki jest przykuta w piwnicy. To znaczy nie jest dosłownie przykuta oczywiście, chociaż to kuszący pomysł. Czyżbyśmy zagłębiały się w twoje seksualne fantazje, Fiona? Trochę wczesna godzina, nie sądzisz? Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. W każdym razie instalacja jest... Pewnie zauważyłaś, jak brałaś prysznic, co? Nie ma ciepłej wody. Miki próbuje coś na to poradzić. Brodzenie po kolana w cuchnącej wodzie to jej robota, dzięki Bogu. A co z Charlie? Wstał już? Nie, jeszcze śpi. A Emma dopiero co poszła do łóżka. Widziałam, jak wchodziła, kiedy robiłam śniadanie. Nie wiesz, z kim się teraz spotyka? Nie wiem, z jakimś gościem. Kochanie, te typki, z którymi ją widuję, jest za dobra dla tych palantów. Chciałabym, żeby chociaż raz znalazła sobie mężczyznę, który będzie ją przyzwoicie traktował. Tak, nie miała wiele szczęścia w miłości. Przyciąga do siebie drani, a jest taka śliczna. Żarują na niej, wiesz? Dranie. Próbowałam z nią o tym porozmawiać, ale Emma jest nerwowa. Nie chce nikogo słuchać. Jest równie uparta jak ty i ja, kochanie. Na pewno da sobie radę. Jest sprytna i zaradna i nie da sobie zrobić krzywdy. Nie wolałabyś wyjść na dwór i cieszyć się ładną pogodą? Żartujesz? Nie mam zamiaru wychodzić na dwór aż do września. Jest straszny upał. A, właśnie, o te pierścionek. Mogę cię o coś spytać? Ależ oczywiście, kochanie. O co? A? Aha. Tak. A? No i ten pierścionek cały. Jaka jest historia mojego pokoju? Twojego pokoju? To zwykły pokoik. Niewiele większy od dużej szafy, prawdę mówiąc. Nie jest taki mały. To jeden z naszych najmniejszych pokoi, ale jest tani i znajduje się na miłym piętrze. Mam nadzieję, że ci się tam podoba. Lubię ten pokój. Jest wygodny, a z okna rozpościera się ciekawy widok. Miło to słyszeć, kochanie. A jeśli chodzi o jego historię, obawiam się, że nie kryje żadnych niewyjaśnionych śmierci ani ukrytych skarbów. Służył za mieszkanie wielu niezamożnym studentom. Kurde, gdzie ten pierścionek cały? Opowiedz mi o Emmie. O Emmie? Czemu? Przecież to jest twoja najlepsza przyjaciółka, kochanie. Nie wiem, czy mogłabym ci powiedzieć coś, o czym jeszcze nie wiesz. Przecież o wszystkim sobie mówicie. To prawda. Tego dnia, kiedy się spotkałyśmy, coś w nas zaiskrzyło. Tak nagle. To było dziwne, ale fajne uczucie. To tak jak ze mną i Miki. No, oprócz seksu. To całkiem spore oprócz. No, chyba tak. Emma jest szalona. No, nie tak szalona jak szalony kapelusznik, ale w jakiś taki fajny sposób. Zawsze jest dookoła niej wesoło. Emma zawsze była trochę dziwna. Właśnie, kochanie. Potrafi flirtować i chłopcy padają jej do stóp. Nic dziwnego, jest wyjątkowo śliczna. Nie muszę ci chyba tego mówić. Jestem pewna, że gdyby chciała, mogłaby zostać modelką. Ale ona jest artystką i to dobrą. Naprawdę uważam, że osiągnie sukces. I rzeźby już są znane. No. O Jezu, co tu jest? O, może o tym... A co z Zakiem Lee? Zak? Chyba obie czujemy do niego to samo, kochana. Właściwie nie jest kompletnym skurwielem. Gdyby był, szybko bym się go stąd pozbyła. To po prostu napuszony i arogancki fiut. Zgadzam się z tobą. No, może poza fiutem. Poza tym płaci swoje rachunki na czas, nie robi hałasu, trzyma się na uboczu i, co najważniejsze, boi się mnie jak cholera. Więc nie mogę go tak po prostu wyrzucić. Dobra, okej, okay. Było Zaku. Arogancki fiutek. Dobry. Gdzie ten coś tam? Dobra.
chwili nie mam innych pytań. Jeśli będziesz chciała coś jeszcze wiedzieć, nie wahaj się zapytać. Co w tym pierścionkiem? Nie wiem, że tutaj pójdę. Lepiej już pójdę. Do akademii? Tak. Nie ma już zajęć w tym semestrze, ale do następnego czwartku muszę skończyć obrazy. I po co się tak męczyć? Powodzenia. Tylko nie pracuj za ciężko, dobrze? Co z tym całym tym pierścionkiem? Halo? Co z tym? Znalazłam złoty pierścionek pod sofą w salonie. Jeśli to naprawdę twój, daj mi znać. Fiona. Na nią? Zauważyłam tę notatkę na tablicy. Myślę, że to mój pierścionek. Przepraszam, że cię o to proszę, ale mogłabyś go opisać? Jasne. Jest na nim napisane słodka szesnastka. Dał mi go mój tato. To były chyba jedyne moje urodziny, o których pamiętał. A przynajmniej jedyne, na które dostałam prezent. Tak, to ten. Znalazłam go pod kanapą, kiedy odkurzałam. Proszę, kochanie. Dzięki. Nie jest szczególnie cenny, ale ma dla mnie pewną wartość sentymentalną. To bardzo ładny pierścionek. Tak. Tato nie dał mi nigdy nic ładnego. Ani wcześniej, ani później. Musiał tamtego dnia wygrać pokera, czy coś takiego. Wiesz, co mnie dziwi? Jest draniem i traktował mnie jak śmiecia, ale nie nienawidzę go. Szkoda mi go. Dlaczego? Bo nie wie, co to znaczy miłość. Nie potrafi kochać nikogo ani niczego. I dlatego jest i będzie nieszczęśliwy każdego dnia, aż do śmierci. Boże, cieszę się, że to już za mną. Mam nadzieję, że już nigdy go nie zobaczę. Nie, powiem inaczej. Postanowiłam, że już go nie zobaczę. Nigdy. Aha, jak on wygląda? Wow. Pineska jest to jakoś. Aha. Tato dał mi ten złoty pierścionek na 16 urodziny. Po co mi ten pierścionek, dlaczego nie wiem. Dobra, to co, do akademii lecimy, tak? To jest jakaś maszyna. Karta się wita. O. Stare, zardzewiałe koło. Pewnie odkręca się nim wodę. Ale zadziwiające ustrojstwo. I kompletnie absurdalne. Do czego są te wszystkie zawory, koła i inne dziwolągi? Do czego to wszystko służy? O! Wygląda na to, że zacisk pełnił jednak jakąś funkcję. Co za niespodzianka. No, wejście. No, to malowidło. Podoba mi się to malowidło. Chociaż temat jest trochę oklepany. Baśniowy las i magiczne smoki. Ale i tak jest ładnie. Ciekawe, co się stało z malarzem. Pewnie produkuje masowo tandetne kalendarze fantasy i okładki książek. Rdza to cecha charakterystyczna architektury małej Wenecji. Wenecja bez rdzy byłaby jak San Francisco bez wzgórz albo Paryż bez kawiarenek. Pewnie lepsza, ale nie taka sama. O. Oj, seniorita. Tak? Jak się dziś czujesz, piękna seniorito? Najlepsze, gorąco mi. Gorąco mi. Lato w Newport nigdy nie jest przyjemne. A zanim będzie lepiej, będzie jeszcze gorzej. Podobno zbliża się kolejna fala upałów. Tak, słyszałam. No cóż, poradzisz sobie? Nie jesteś ubrany odpowiednio na taką pogodę. Poradzę sobie. Światło słoneczne i śliczne seniority wywołują smutek u takich starych ludzi jak ja. Wolę chłodne i deszczowe dni. Tak w ogóle, to wolę świat w czarno-białych kolorach. Jak w starych filmach. Jak we wszystkich dobrych filmach. Ale powiedz mi, seniorita Ryan, jak opisałabyś swój idealny dzień? Tak, upalny najlepiej. Upalny i słoneczny, tak jak dzisiaj. Więc powinnaś być dzisiaj szczęśliwa, tak? To idealny dzień. Ale nie jesteś szczęśliwa, nieprawdaż? Męczą cię koszmary. Co? Boisz się ich.
Boisz się, że twoje koszmary mogą być prawdziwe. Kto ci powiedział o moich koszmarach? Nikt. Widzę je w twoich oczach. Widzę duchy, które cię prześladują. Nie wiem, z kim rozmawiałeś, ale od tej chwili trzymaj się z dala ode mnie i od mojego prywatnego życia. Nie unoś się, seniorita Ryan. To przeznaczenie. Przeznaczenie? Nie obchodzi mnie, co myślisz, ale zostaw mnie w spokoju. Jeśli nie stawisz czoła koszmarom, będą się powtarzać. Wkrótce będziesz je widzieć nawet na jawie. Potrzebujesz pomocy, wiesz? Wszyscy potrzebujemy, April. Dlatego tu jesteśmy, ty i ja. Dosyć. Nie muszę tego słuchać. Przepraszam. Zdenerwowałem cię. Nie sądziłem, że zareagujesz w ten sposób. Mam nadzieję, że wkrótce znowu porozmawiamy. Nie sądzę. O nie. Proszę, przemyśl to. Jeszcze jedno, seniorita. Uważaj. Bądź ostrożna. Cortez siedzi w tym samym miejscu prawie codziennie. Wstyd przyznać, ale trochę się go boję. Aha. Coś tam w pamiętniku było. W pamiętniku? Aha. Piątek znowu. No dobra, więc no, wybieram się do szkoły. Jestem jeszcze na wpół śpiąca. Jest mi cholernie gorąco, a od kilku dni pogoda jest, delikatnie mówiąc, nie do zniesienia. I tylko marzę o tym, żeby jak najszybciej dostać się do studia. A tu nagle ten facet, Cortez, który siedzi przed moim domem, tak jak co dzień. Woła mnie po imieniu, nie żebym coś do mnie, nie żeby coś do mnie miał. Próbuję zagadać te tradycyjne bajery o pogodzie, żeby mieć to jak najszybciej za sobą. A tu nagle, skąd on wie, że śnią mi się koszmary? Jeśli nie do... dowiedział się tego od Emmy, Charlie'ego czy Fiony. A wiem, że oni by mu...